Bull Terrier. Wady i zalety. Zacznijmy od takiego wstępu. Oczywiście dla wielu dużą wadą jest wygląd Bull Terriera, ale tutaj o wyglądzie nigdy nie dyskutujemy. Kolejną wadą dla nich może być na przykład opinia o Bull Terrierach, która jednak bardzo często nie ma prawie nic wspólnego z rzeczywistością. Dlatego warto posłuchać o wadach i zaletach Bull Terriera i dowiedzieć się, jaki ten pies jest w rzeczywistości. Zaczniemy oczywiście od zalet. Są to psy bardzo wesołe i przyjacielskie. Są to psy kochające zabawę, uwielbiające zabawę. Wśród tych terrierów w typie bull są to psy najbardziej wesołe, najbardziej skore do zabawy, najbardziej nastawione na tą zabawę. One uwielbiają się bawić. Tylko tutaj troszkę taka delikatna wada. Są to psy bardzo silne i bardzo szybkie. Musimy na to uważać, ponieważ one niechcący mogą nas na przykład staranować. On prędzej nas przepchnie niż ominie. Są to też świetne psy, jeśli poszukujemy psa aktywnego, chętnego do zabawy, do uprawiania jakiegoś sportu. To jest jego żywioł. On uwielbia ruch, on uwielbia się wykazywać, on uwielbia się konfrontować w jakiejś dyscyplinie. I inteligencja duża, i potężna sprawność, i duża siła, i taka chęć wykonywania poleceń, zadań powoduje, że on jest świetnym wyborem do psich sportów i dla osób, które są aktywne, które potrzebują aktywnego psa i zapewnią mu odpowiednią ilość ruchu i swojego czasu. Są to też psy bardzo lojalne i bardzo wierne. Bardzo mocno nastawione na człowieka. Dobrze dogadują się z dziećmi, ale to, co wspomniałem wcześniej, nie są zbyt uważne i mogą je niechcąc na przykład właśnie przepchnąć. I jak zawsze, i tutaj mówię o każdej rasie, czy to będzie York, Maltańczyk, Shih Tzu, czy to będzie Doberman, Bull Terrier, czy nie wiem, Mastiff angielski. Dzieci bawią się z psami zawsze pod opieką osoby dorosłej i pod opieką osoby dorosłej, która jest właścicielem, opiekunem danego psa i muszą się znać. I pies, i dziecko musi wiedzieć, jak się bawić, i pies. No ale to oczywiste. Następnie. Jeśli go w odpowiedni sposób wychowamy, on nie dąży do konfliktów. On wtedy będzie psem takim, który nie będzie atakował innych, nie będzie agresywny. Tylko pamiętajmy, jeśli inny pies go zaatakuje, to naprawdę mało rzeczy jest w stanie go zatrzymać. Naprawdę tylko chyba dobre wyszkolenie. Ale jak tamten pies go naprawdę agresywnie zaatakuje, no to ta legenda jednak się nie wzięła skądś. Są to też psy bardzo pogodne. To nie tylko chodzi o tą ich wesołość, ale one naprawdę są pogodne, bardzo pozytywnie nastawione do świata, do ludzi, do zwierząt. One naprawdę mają taką wewnętrzną radość. I ta głowa, ten wygląd niektórych przeraża, ale kiedy pobawi się z takim psem, zaprzyjaźni się z takim psem, to zrozumie, że ten wygląd to jest wygląd radosnego, fajnego towarzysza. Są to też psy bardzo łagodne w stosunku do ludzi. Naprawdę trzeba zrobić im dużą krzywdę w wychowaniu, żeby były źle nastawione do ludzi. One, o ile z psami innymi, obcymi trzeba socjalizować, wychowywać, to w stosunku do ludzi są bardzo, bardzo przyjacielskie i łagodne. Bardzo szybko się uczą, ale tu troszkę trzeba pamiętać, że są troszkę uparte, troszkę zniecierpliwione. Tutaj jednak potrzebna jest motywacja i konsekwencja. A wtedy są w stanie nauczyć się dosłownie wszystkiego. One chłoną wiedzę. Jeśli troszkę się postaramy, to potrafią się nauczyć niewiarygodnie wielu rzeczy. No było dużo zalet. O, jeszcze o jednej wspomnę. Prosta pielęgnacja. I dobre zdrowie, i dobra odporność, no ale nie na niskie temperatury. Troszkę było tych zalet, może troszkę wad. Aktywność. One są bardzo aktywne i naprawdę dla wielu ludzi ta potrzeba ruchu, zabawy, nauki, wykorzystania tej siły będzie zbyt duża. I to nie będzie pies dla nich. I dla nich to będzie wtedy wada. Jednak dla osób, które zapewnią im tą dużą aktywność. Przy złym wychowaniu i prowadzeniu może być agresywny wobec innych psów. Ale to już jest nie wina samych psów. To nie jest wada psów, tylko raczej ich właścicieli. Są to też psy bardzo wrażliwe. Ta ich psychika jest naprawdę bardzo wrażliwa. One mają psychikę wrażliwą,
delikatną, no może nie tak do końca delikatną, ale musimy na to uważać. Źle znoszą samotność i wtedy mogą bardzo mocno pokazywać swoje niezadowolenie. Jednak to są psy, które potrzebują dużo kontaktu z człowiekiem, dużej ilości naszej obecności. One jednak wolałyby być cały czas przy nas. Oczywiście nie byłyby nachalne i cały czas dopominały się zabawy wygłupów, ale żeby być przy nas. Bywają uparte i mocno dążą do celu. Tu ważna konsekwencja. To jednak jest pies, który ma dosyć uparty charakter i musimy o tym pamiętać. Musimy też uważać na otyłość, ponieważ te psy, jeśli nie mają wystarczającej ilości ruchu, a mają dużo jedzenia, mogą być problemy z otyłością, a to nie jest zbyt dla nich pozytywne. Wcale nie jest dla nich pozytywne. Są bardzo, bardzo odporne na ból i mogą nam nie dawać sygnałów o chorobie, o urazach. Musimy na to bardzo mocno zwracać uwagę, ponieważ te psy, legendarna odporność na ból powoduje, że nawet w czasie zabawy, kiedy sobie coś zrobią, czy kiedy im coś dolega, one nie będą tego pokazywać i musimy na nie o wiele uważniej patrzeć niż na inne psy, niż na inne rasy psów, żeby nie było za późno. Jednak potrzebują opanowanego, stanowczego, ale łagodnego właściciela. To nie jest za dobry wybór na pierwszego psa. A jeśli już, to dużo, dużo cierpliwości, dużo łagodności i lepiej, żeby taka osoba miała jakiegoś znajomego, znajomą, ponieważ spotkałem się z opiniami, że kobiety lepiej wychowują te psy. Nie wiem, nie znam kobiety z takim psem. Żeby doradziła, żeby pokazała, żeby jednak ten pies był taki jak trzeba, ponieważ kiedy ten pies jest wychowany w odpowiedni sposób, to może poza tą dużą aktywnością i potrzebą naszej obecności, to te wszystkie wady znikają. To jest świetny, wesoły, pogodny towarzysz, świetny kompan, bardzo, bardzo fajny pies. Może nie za dobry stróż, bo on zbyt kocha ludzi, ale taki naprawdę fajny, wesoły towarzysz. Tylko, że musi mieć dużo ruchu, dużo naszej obecności i być w odpowiedni sposób i wychowany, i prowadzony. Wtedy świetny wybór i tych zalet jest o wiele więcej niż wad. Tylko, że jednak to trwa i musimy trochę siły włożyć. To jedna z tych ras, która, no raczej nie jedna, sama się nie wychowie.